Siema, witam w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że da się włączyć FPS-y na PlayStation 4. Teraz jak to zrobić? Wchodzimy w ustawienia, w to pierwsze, co nie? No i tutaj macie sterowanie. No to ogólnie w sterowaniu tego nie ma. I tutaj kamera i ekran pod sterowaniem. Tryb anonimowy, ukryje nazwy innych graczy, tam ukrycie statusów podczas wybierania graczy. Jest wyświetl liczby klatek na sekundę. Wyświetl liczby klatek na sekundę i dajemy to na włącz i w prawym górnym rogu mamy FPS-y. Więc to był na tyle bardzo krótki i szybki poradnik. Mam nadzieję, że wam się spodobało i wiele osób tu będzie używać. Więc do następnego. Elo, elo.